Katarzyna Lewandowska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Jutro Polska znajdzie się w zasięgu pogodnego wyżu znad Ukrainy i czeka nas bardzo ładny poniedziałek. Dodatkowo dociera do nas ciepłe powietrze i temperatura w trakcie dnia znowu przyjemnie nas zaskoczy. Czynniki atmosferyczne będą nam zatem sprzyjać i przez cały dzień niemal wszędzie spodziewamy się pogodnej aury ze słońcem i bez opadów, bo słaby deszcz możliwy jedynie w pasie od Szczecina po Koszalin. Do tego ciepło. Temperatura wyniesie od 13 do 15 stopni w regionach północnych kraju, a 19 kresek pokażą termometry na południowym zachodzie Polski. Teraz szczegóły dla nas. Popatrzmy. Dzisiaj czeka nas pogodna noc. Na niebie pojawiać się będą tylko nieliczne chmury pierzaste, ale wiatr nadal będzie dokuczliwy, a temperatura wyniesie od 9 stopni w Kłodzku do 11 w Legnicy i we Wrocławiu. Jutro od rana pogodnie, słonecznie i bez opadów, choć chmury miejscami mogą mocniej przysłonić błękitne niebo. Ale w trakcie dnia słońca już na pewno nie będzie nam brakować i nadal nie będzie padać. Do tego ciepło, bo na termometrach zobaczymy od 16 stopni w Kłodzku do 19 we Wrocławiu i w Legnicy. Ciśnienie może się jutro nieznacznie wahać. Ostatecznie wyniesie 994 hektopaskale. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Biometr ma być korzystny i dobre będą również warunki drogowe. Przed nami kolejne ładne i ciepłe jesienne dni. 1 listopada prawie w całym kraju pogodnie i ciepło, z temperaturą około 15 stopni, a słaby deszcz pokropi tylko na wschodzie Polski. I to już wszystkie informacje o pogodzie. Miłego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.